Na co dzień to tutaj odbywają się różne takie spotkania dotyczące ważnych spraw związanych z naszym miastem. Raz w miesiącu w tej sali trwają obrady Rady Miejskiej, czy takiego zacnego gremium. A dzisiaj mamy również wspaniałych takich naszych gości, sympatycznych, tych najmłodszych. 6-7-latku z rodzicami, a przyczyną tego spotkania jest taka akcja organizowana już po raz czwarty przez PGE Dystrybucja, taka spółka energetyczna, jak wiemy, jest w Polsce, funkcjonuje, która chce dzielić się własnym dobrem, uzyskuje jakieś profity z prowadzonej działalności gospodarczej i społecznej, ten wyraz tego biznesu przekładany jest dzisiaj na akcję, która polega na tym, że właśnie przekazane zostaną Państwu tutaj takie mini wyprawki szkolne w postaci tego energetycznego tornistra, ale proszę nie bać się, tam chyba energii elektrycznej. Witamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Cieszymy się, że możemy spotkać się, dzielenie się tym dobrem, którego dużo posiadacie, a my jesteśmy otwarci na przyjmowanie tego dobra od Was. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Cieszymy się, że możemy po raz kolejny tutaj Państwa gościć i dziękujemy za okazjonalną pomoc. Wszystkiego dobrego. Ruszacie do szkoły. Tak naprawdę wakacje to będą dopiero za rok przed Wami, bo w tym roku to pewnie jeszcze to nie wakacje, zaczynacie coś nowego. Ruszacie do szkoły i macie takie prawo. Słuchajcie, macie to prawo, to nie jest tak na całym świecie, że wszystkie dzieci mają takie prawo. W niektórych państwach są jeszcze takie na świecie. Dzieci w Waszym wieku są zmuszane do pracy. To wspaniale, że macie to prawo pójść do szkoły i się uczyć. No to włączymy się z tym tornistrem energetycznym, żeby była Was prawdziwa energia, żebyście wspaniale to wchłonęli i wyrośli w przyszłości na bardzo fajnych, mądrych ludzi, którzy będą mieli rozsądnie, prawdziwie dobrze gospodarować. Mogą Państwo ten plecak? Na pewno. Plecak jest bardzo ładny, tak? Podoba się Niuni? Na pewno się przyda. Dziękuję bardzo. Jest, dlaczego chcesz się nauczyć? Nie wiem. Pisać, czytać, tak? Zrobić wspólne zdjęcie. A później tutaj. I schowam pod poduszkę. Na szczęście. I dostanę pieniążek. Za swój zgiwający się pieniążek dostanie. A dostałeś dzisiaj jeszcze plecak. Ale kiedy miziek jadł dolny, to wykręciłam go, kiedy mojej mamy nie było. Aha. Schowałam pod poduszką. Schowałam. Tak? A teraz powiedz, jak masz na imię? Blanka. Dziękuję. Dziękuję, na szczęście.
No, myślę, że to jest taki symboliczny gest, a każdy młody człowiek, który po raz pierwszy idzie do szkoły podstawowej, czeka z utęsknieniem na ten dzień, kiedy właśnie weźmie swój tornister, plecak i pójdzie. No, to jest taki kolejny stopień wkraczania w dorosłość. No i tutaj dzisiaj spółka PGE Dystrybucja przekazała już tradycyjnie po raz czwarty plecaki takie energetyczne, ale bez prądu oczywiście, z wyposażeniem potrzebnym dla pierwszaka, po to właśnie, żeby pomóc suwalskim rodzinom, dzieciom właśnie w załatwieniu tych wszystkich formalności, a przede wszystkim no jest to duży ciężar taki finansowy, materialny, bo wyprawka szkolna kosztuje, wszyscy doskonale o tym wiemy, a wobec tego spółka włączyła się po raz czwarty w sfinansowanie właśnie tej wyprawki szkolnej i dziękujemy spółce PGE Dystrybucja za ten taki gest od serca, właśnie za ten społeczny wyraz działalności spółki, no i również pomoc dla suwalskich rodzin. Dziękuję bardzo, panie prezencie. Jak pan się nazywa? Ty masz się powiedzieć, jak się nazywasz. Ja Benio. Benio, i co, zadowolony jest? A do której szkoły idziesz? Do pierwszej. Do jedenastki. Do jedenastki, do pierwszej klasy, tak? I bardzo się boisz. Się boisz do szkoły iść? Trochę. Czego? Że pani Oliwia będzie krzyczała. Oliwia. Na pewno nie będzie. A ja myślę, że bardziej się boję, że nie będzie, że koledzy będą w porządku, co? Też trochę. Zadowolona jesteś z podarku? Tak. I czego się spodziewasz, co będzie w szkole? Tatuś też jest dumny z tego, że córka Julia idzie do szkoły i tam spotka dużo nowych rzeczy, się nauczy. A do której szkoły idziesz? Do szóstki. Już byłaś w tej szkole, widziałaś? Tak? Tak. Przedszkola. Przedszkola, tak? Przedszkola. I ty już znasz koleżanki, kolegów? Nie znasz? No, a ty jesteś taką towarzyską osobą. Tak. No, to życzymy ci wszystkiego dobrego w szkole. Tatusiowi pociechy z córki Julii. Dziękuję. To bardzo piękne imię. Czym się kierowaliście, wybierając taką formę pomocy? Chcemy tutaj współdziałać z lokalnym społeczeństwem, tutaj z lokalną, że tak powiem, władzą. Tak naprawdę opieramy się na tym, co nam wskazują ośrodki pomocy społecznej. To one nam wskazują dzieci. To też dyrektorzy rejonów energetycznych wiedzą, gdzie na ich obszarze działania jest potrzebna największa pomoc tak naprawdę. I tam ta pomoc też jest kierowana. Teraz jesteśmy w Suwałkach, za chwilę jedziemy do Rudki Tartak, mamy tam dzieci z Wirzeń, z Jeleniewa, jutro jedziemy do Pisza, więc tak naprawdę staramy się tutaj, tam gdzie widzimy taką potrzebę, gdzie otrzymujemy sygnały, że jest taka potrzeba, jakiejkolwiek formy pomocy tak naprawdę, to staramy się pomagać. I tutaj wiadomo, inwestujemy w młodzież, w dzieci, to one są przyszłością naszą. Rozumiem. To wręczanie plecaków ma jednocześnie takie symboliczne znaczenie, światło, które jest i początek tego wszystkiego, bo pomysł jest bardzo dobry, żeby do dzieci się zwrócić. Kto na niego wpadł? Tak naprawdę pomysł pojawił się 10 lat temu, ponad 10 lat temu w aglomeracji łódzkiej. To tam koleżanki z Łodzi rozpoczęły taką akcję, one ją rozpoczęły na początku, ona była kierowana do dzieci z domów dziecka, bo tam była ogromna potrzeba pomocy i po latach tak się rozszerzała. My tutaj na terenie obszaru działania oddziału białostockiego działamy już od 4 lat, to jest 4 rok i też 4 rok w Suwałkach. Jest to tak naprawdę jedyne miejsce, gdzie tą akcję powtarzamy, bo tu jest rzeczywiście, otrzymujemy sygnały, że jest taka potrzeba. Co roku tak naprawdę rozszerzamy zakres działania, jeżeli chodzi o rozdawanie tych plecaków, dlatego że co roku ta liczba jest większa. Zaczynaliśmy od 100 sztuk, teraz mamy tych sztuk 350. W całej spółce to jest blisko 3000 sztuk plecaków. A dzisiaj tutaj ile było? Tutaj było 54 plecaki. Dziękuję bardzo, gratuluję jeszcze raz pomysłu